Działdowskie szkoły przygotowane do rekrutacji nowych uczniów już kuszą swoją ofertą i zachęcają do wstąpienia w szeregi pierwszoklasistów. Rekrutacja dopiero po zakończeniu egzaminów, ale już można zapoznać się z ofertą niektórych działdowskich placówek. Większość szkół współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami i tworzy kierunki nauki tak, żeby w przyszłości nie było problemów ze znalezieniem pracy. No jesteśmy elastyczni, ale uważamy, że aby uczyć dobrze, musimy uczyć w sposób kompleksowy i przygotowany, skąd te główna troska rozbudowa naszej bazy. Mamy współpracę chociażby z Energą, współpracujemy z działdowskimi przedsiębiorstwami. Jesteśmy szkołą pod patronatem Wojskowej Akademii Technicznej, przez to w jakiś tam sposób ta najnowsza technologia dociera do nas, czy wiedza o najnowszych technologiach dociera do nas z różnych źródeł. Jako szkoła uczestniczymy w programach wymiany młodzieży. Mamy porozumienie ze szkołami w Monachium i nasi logistycy, handlowcy jeżdżą na praktyki, tak samo uczniowie szkół monachijskich przyjeżdżają do nas na praktyki. Spora część uczniów jeszcze się waha, jaką szkołę wybrać, w jakim kierunku ma iść jego dalsza kariera. W wyborze mają pomóc coroczne targi pracy i edukacji. Powiat działdowski wraz z organizatorem głównym, jakim jest Centrum Kariery Zawodowej w Działdowie, organizuje 25 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 na Grunwaldzkiej targi pracy i edukacji. Targi te mają przybliżyć ofertę poszczególnych wszystkich naszych placówek edukacyjnych, ale także i pracodawców w naszym powiecie, którzy również chcą pozyskać pracowników do swoich zakładów. Myślę, że to fajna forma krótkiej prezentacji, bo każdy z uczestników, a liczę na to, że ich będzie bardzo wielu, będzie mógł zasięgnąć opinii, porad, a także folderów, które przygotowane będą przez właśnie tychże wystawców. W powiecie działdowskim jest 6 szkół średnich. 5 z nich to szkoły zawodowe i techniczne, jedna jest placówką ogólnokształcącą. Ze znalezieniem odpowiedniego kierunku nauki nie będzie więc większego problemu.